Cześć! Witam Was ponownie i tym razem mam dla Was odcinek o modyfikacjach do patcha 9.17. Dzisiaj rano pojawił się nowy patch, który spowodował, że dotychczasowe modyfikacje przestały działać, więc należy je usunąć i po prostu wgrać nowe wersje do obecnej łatki. W tym odcinku zobaczymy sobie jak wygląda instalacja XFM, czyli mod do kolorków oraz również informacje o modach Aslina. Na początek parę słów o XVM. -ie. Aby wygrać nową wersję należy przejść na stronę producenta i oczywiście wybrać zakładkę Download XVM. Tutaj mamy do wyboru dużo opcji, ale nas interesuje albo instalator exe, albo archiwum zip. Według mnie wygodniej jest z instalatorem, więc wybieramy sobie instalację, klikamy dalej, dalej. Ja akurat nie wymagam kopii Resmoc, nie mam tam nic cennego i tym samym klikamy Instaluj i teraz pojawił nam się komunikat, czy chcemy, aby otworzyła nam się strona, gdzie będziemy aktywować yy, kolorki. Ja już tą stronę mam przed oczami, więc nie ma takiej potrzeby. Bardzo ważna rzecz, zamykamy teraz wota tak, aby nie było żadnych błędów. No i ok, możemy sobie ustawić język angielski, jeśli chcemy, aby było to łatwiej zrozumiały dla nas i tak. Na początek należy się zalogować korzystając z zakładki w prawym górnym rogu. Jeśli się zalogujemy, no to wtedy pojawi się nasz nick, który też mamy w ocie. No i dalej mamy informację w zakładce settings o tym, co chcemy, aby się wyświetlało. Ja akurat Chciałbym tylko mieć informacje o ogólnym procencie zwycięstw w trakcie wczytywania bitwy. Nie muszę mieć podczas wyniku, jak i również nie muszę mieć na żywo tej informacji. Wybieramy jaki wskaźnik chcemy, czyli czy chcemy Efficiency, czy chcemy WN8. No ja WN8 najbardziej sobie cenię, jest to najbardziej miarodajne. Flagę również możemy sobie wybrać, ale ja wolę polski i resztę zostawiamy bez zmian. Teraz Dwie najważniejsze rzeczy, pierwsza Update Statistics, tak aby wczytał najnowsze bazy, najnowszą bazę danych, a Prolong, tak aby przedłużyć usługi, potem jeszcze raz aktywujemy i tym samym mamy temat kolorków z głowy, wszystko powinno działać, wystarczy tylko zalogować się do gry. Kolejna rzecz. Mody Aslina. Póki co Aslina cały czas pracuje nad modami. Wiem, że dużo osób korzysta z jego modyfikacji. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to, to link będzie w opisie. Póki co stworzył plik XM Config w swojej wersji. Także jeśli ktoś chce pobrać, to już można, ale trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na pełny zestaw modów. Wiadomo, że to trochę zajmuje czasu. Co więcej, to wiadomo, że na stronie Aulf. Będą mody, ale jeszcze niestety ich nie ma na razie tylko do patcha 9.16. Y, no i oczywiście również na stronie y, Player Notes będzie, ponieważ tam y, y, zawsze były modziki. Wejdziemy sobie na stronę World of Tanks i tutaj również za jakiś czas powinny pojawić się pierwsze mody do patcha 9.17 na razie jeszcze ich nie ma, także głównie zalecam korzystanie na ten moment z strony XVM oraz Asline. I tyle z modów. Zobaczmy jak to wygląda z kolorkami oraz konfigiem XFM w bitwie. Nawet w garażu widzimy efekty działania modyfikacji. Zobaczcie, że mamy procent zwycięstw, ilość uszkodzeń na bitwę, średnią oczywiście, także w prawym yy, dolnym rogu w zakładce centrum powiadomień będziemy mieli informacje w kanale systemowym, stan aktywny oraz ile dni jeszcze będzie działał mod. Po tym czasie należy ponownie wejść na stronę mod XVM i ponownie przedłużyć działanie Korków, co 14 dni taka rzecz jest przez nas do zrobienia, aby działały Korki, a jeśli ich nie chcemy, no to wiadomo nie aktywujemy, a wgrywamy samego XFMa. Więc czeka nas potyczka dziesiątką tydekiem i zobaczmy, co nam wylosuje. Pierwsza bitwa na tym koncie, moim europejskim, i uwaga, i uwaga, no i mamy, mapa murowanka i od razu informacja, naciśnij X, aby przełączyć w tryb oblężenia, o, jak to nazwali, nie tryb snajperski, tryb oblężenie, jak kurde oblężenia twierdzy, oblężenie twierdzy, no proszę. Ajajaj, jak widać bitwa nie będzie łatwa, mody działają pięknie, kolorki są, ale niekoniecznie ta mapa mi leży. Tutaj trudno będzie, kurde, posnajpić, no ale trudno. Trzeba walczyć i tutaj. Nie wiem, czy teraz lewą wybrać, czy prawą i snajpić w lasek. W teorii na tej lewej chyba byłoby lepiej. Może tam więcej postrzelam, no ale na zazwyczaj są słabsze cele. No trudno, idziemy na lewo. Przedowanie niecałe 6 sekund za ogą 100% i modłami. I zobaczcie, co się dzieje. Kurna, nikt tu nie jedzie. Prawie nikt tu nie jedzie. Oj, nie będzie lekko, coś czuję. Dobrze byłoby pojechać tam. Na lewo jeszcze bardziej, ale nikt nie jedzie tak głęboko, więc ja też będę grał tutaj pasywnie raczej. Grand Finals, Bulldog Dostał Miły początek, miły, miły O, pudło niestety Ale tego może się wychyli Nie jestem przyzwyczajony do takiego snajpienia TDKI, a już na pewno nie tym. Kurde, budynek. Aby dostał, dostał bez szło na pewno, a tak, pudło, moment Kurna. Nie, no, nie, trzeba poćwiczyć strzelanie tym ewidentnie. W lasek KW4 wjechało, ale zasłaniają budynki. Bulldog i Tortoise. Jest Tortoise. Bulldog? Nie. Nie ma przestrzału. Nie ma, nie ma. I co? Tak jak powiedziałem, słabsze czołgi pojechały na prawą stronę i pojechał też nam cały team na prawo, no bo łatwiej jest walczyć z ósemką niż z dychą. A tu pojechały dychy i zaraz one tutaj wyjadą. I nie będzie tak ciekawie. O, i 4 już. Się wychyla na mnie. Do tyłu. I wykorzystujemy teraz atut naszego speeda do tyłu. Oni tu będą podjeżdżać bliziutko. Ale ja sobie zaraz znajdę pozycję za... I będzie dużo, dużo lepiej z ukrywaniem. No dobra. Budyneczek jest. i 4 obrywa niezwolanie. No i jest na ogrysku. Zobaczcie, wyjechał na pewniaka, na twardziela. A teraz co? Jest już trupem. Przyjemnie, przyjemnie. Właśnie tak patrzę, że. Może byłoby nawet warto podjechać bliżej, choć. No nie wiem, czy jest sens ryzykować. 2-1. HP jeszcze rywale mają pełno. Nie wiem, czy jest sens ryzykować po prostu, prawda? Jak to wygląda tam? Nie ma w co szyić, bo wszystko jest pokitrane. Nibę czwórka i bulldog tu jest z dyszek. Moment, jest bulldog. Dostał. O, wiecie co nie, ja jadę. Ja jadę, bo to kurna. Coś czujesz zaraz. Nie będzie w co po prostu strzelać, tak będzie, tak, tak jest zawsze. Już ja to wiem. I-7. Nie, jego to nawet ze ja nic przebije. To nie będzie problem. Nie muszę mieć Golda. Dobra. To będzie test pancerza, uwaga. Pingnął się. Dostał. Tu będzie wchodziło ładnie, Arta aby nie, nie trafiła mnie. Arta może tu celować. Kurna. Te 30 przebiło. Ten też przebił. O. Na zwykłej amunicji, co gorsza. Podjadę bliżej. Tu będzie lepsza pozycja. No ale gdzie, kurna, we mnie? Ziomek. Trzeba uciekać przed Artą. E4 tam ładnie stoi, ale te 30 lepiej byłoby zdjąć, bo ma dużo mniejszy damage na minutę. Halo, Bardziej Najbardziej tu się Arta martwię do tej pory. No i tego się nie spodziewałeś, kolego, co? Skleję się z nim, bo to byłoby nawet dobre dla mnie. Arta nie strzeli. Jest Arta. Jakby ten kolej zdjął Artę, to byłbym już tak naprawdę bezpieczny. Tortoise. Nie, e czwórka, czwórka strzeliła. Dobra. Ale jest na otwartym polu, słuchajcie. Jeszcze raz na pewno strzelę. Dobra. Szybko do przodu. Kurna nie zdążyłem. Myślałem, że zdążę, Szybciej przodowa niż myślałem. No trudno. Ale to i tak wam powiem, że postrzelałem, bo 3200 no wiadomo, że to nie jest 5000 jak grillem, ale. To jest pierwsza bitwa po przerwie tym Tedekiem, ja im ostatnio nie grałem wcale. Czyli coś tam wpadło. No potencjał jest, ale trzeba koniecznie tym snajpić. Zobaczcie, podjechałem bliżej. Od razu tutaj gąska, tutaj y, też jakiś tam inny przypadek. Gdybym pojechał do lasku, pewnie walczyłbym z papierami, no ale i tak. Jestem zadowolony z tego obrotu wydarzeń. Wynik to 3200 uszkodzeń, prawie 800 po asyście. Według mnie całkiem przyzwoicie, szczególnie, że była to dopiero moja pierwsza bitwa na naszym serwerze europejskim. Z czasem będzie dużo lepiej, muszę jeszcze poznać odpowiednie miejscówki na mapkach, szczególnie te kamperskie. Jeśli chodzi o mody, to mam nadzieję, że wszystkie będą Wam działać u mnie. Jak widać, nie ma żadnych problemów. I tyle w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!